Drodzy Państwo, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierpca Ochotniczej Straży Pożarnej, a przy mnie stoi tutaj Justyna, czyli Justyna Adamska, trenerka. Witam. Witam. Drodzy Państwo, jak to jest wyćwiczyć taką rzeszę pięknych, młodych kobiet i oczywiście pod batutą kapelmistrza pana Michała Głowackiego? Od kiedy? Jakie plany? Grupa istnieje od 2001 roku. Plany na najbliższą przyszłość to są Mistrzostwa Polski w Kędzierzynie i Koźlu. Dlatego bardzo proszę każdego o chociaż złotówkę do słoiczka, bo to jest złotówka bliżej Kędzierzyna. Grosik do grosika. Tak, zgadza się. My cieszymy się z każdej małej kwoty. Drodzy Państwo, ja poproszę o wielkie brawa. Oczywiście pan Michał Głowacki to główna batuta i kapelmistrz. Taka naprawdę solidna głowa orkiestry. A teraz kto to nas na murawę wchodzi?
Teraz wchodzą juniorki, zaprezentują układ do muzyki współczesnej, z którą wywalczyły trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski Środkowej i dostały nominację na Mistrzostwa Polski. Także proszę, mocno je wspierać. A czy to prawda, że w Zawisie mamy, że orkiestra powstała w 900 roku? Tak, zgadza się. Ja wiem, że młodo wyglądamy, ale już tyle lat mamy. Wielkie brawa, drodzy Państwo, to była pani Justyna Damska, trenerka grupy Mażaretek. Oczywiście pod batutą kapelmistrza Michała Gowackiego na scenie widzimy Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dentą Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpsku.